gotowe na wszystko. Mamy gotowe na wszystko. Co Państwo przygotowaliście? Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, a to wszystko się zadziało dzięki naszym dobroczyńcom, a mamy ich tutaj bardzo dużo, w związku z czym pozwolę sobie zajrzeć do ściągawki, bo nie jestem w stanie nawet tego wszystkiego zapamiętać. Mamy firmę Vipage, która nas i materialnie, i finansowo wspiera. Firma Piotr Pawlica, pan Paweł Pawlica, tutaj z nim współpracowaliśmy. Mamy państwo Krzysztofa i Agnieszkę Łochina, to jest firma AMK Eksperci Finansowi. Państwo Teresa i Dariusz Makarewiczowie, Zakład Rolno-Przemysłowy Farmutil HS SA, Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, radny gminy i zarazem zastępca przewodniczącego, pan Dariusz Gromadzki wraz z żoną, państwo Agata i Krzysztof Grytowie, Zakład Wyrobów Wędliniarskich Wysokie, SPOEM PSS Biała Podlaska, pan Stanisław Sawczuk. To faktycznie to zbieraliście ze sponsorów? To, tak, to sponsorzy, ale nie tylko, ponieważ my tutaj we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną organizujemy to przedsięwzięcie, jak również z GOK-iem, czyli z Gminnym Ośrodkiem Kultury Biała Podlaska. Panie tutaj się zaangażowały i pomogły nam na przykład zorganizować grę terenową, która się jeszcze przed samym festynem odbyła. Mamy też szkołę podstawową, która się włączyła. Szkolny teatrzyk Bleble wystąpił ze swoim przedstawieniem. Rada Rodziców nas wsparła również. Mamy też we współpracy zespoły Chodź ta do nos i nasz tutaj zespół ze Stwór i zespół ze Styżyńca Barwinek, który wystąpił. Także no, mamy tutaj dużo. Atrakcji, jak widać, jest mnóstwo. Przede wszystkim dla dzieci, prawda? Ale nie tylko, bo jak widać, rodzinnie dzisiaj tutaj wszyscy przybyli. Mamy grill z kiełbaskami, mamy nuggetsy do pojedzenia, tak? Mamy również ciasto. Słodki stół, ciasta same piekłyśmy. Mnóstwo złotyczy dla dzieci. Za chwilę właśnie będą też lody dla każdego. Mamy takie atrakcje jak dwa dmuchańce. Mamy Eurobungee. Co jeszcze mamy? Tutaj muszę zajrzeć. Animatora, oczywiście, tak, animatora, który świetnie zabawia dzieci. Malowanie buziek, tatuaże, skręcanie balonów. Mamy watę cukrową, popcorn, loterię fantową. Miałyśmy około 400 losów, także to wszystko dzisiaj jest jak gdyby w gratisie dla przybyłych gości. Dzieci są chyba przeszczęśliwe. Przeszczęśliwe. To taki troszeczkę spóźniony Dzień Dziecka, ale też święto rodziny, prawda? Da? Chcieliśmy, żeby to był też takie zakończenie roku szkolnego, początek wakacji. Tak, chciałyśmy wrócić jak gdyby na scenę, bo nie mówię, że nic nie robiliśmy, absolutnie, tylko miałyśmy troszeczkę kilka takich no, złych chwil w swoim życiu i teraz wracamy z wielką pompą. Jest nas 14 w naszym kole. I jesteśmy serdecznymi przyjaciółkami i myślę, że to dlatego też tak się świetnie wszystko udaje, że po prostu umiemy ze sobą współpracować. Ja jestem bardzo wdzięczna tym wszystkim podmiotom, które nas dzisiaj wsparły i pomogły, bo to dzięki nim przede wszystkim jest tyle atrakcji. Czym chata bogata? Jesteśmy w Sforach. Kolejny happening, rozpoczęcie lata, Dzień Rodziny, przygotowany przez koło gospodyń wiejskich, baby gotowe na wszystko, przepiękna pogoda, no przede wszystkim frekwencja. No, jak widzimy tyle dzieciaczków uśmiechniętych, to organizatorom tym bardziej się chce robić tego typu, podejmować tego typu inicjatywy. Także gratuluję z tego miejsca, też dziękuję i oby więcej takich imprez w naszej gminie. No, mieszkańcy jakoś mocno się organizują w gminie Biała Podlaska, bo co nie miejscowość, to oddolne inicjatywy i fajne imprezy. Przede wszystkim oddolne inicjatywy. Musi się znaleźć w miejscowości kilka osób, które no chcą coś robić, wyjść ze strefy komfortu, podjąć wysiłek, trud, żeby innym sprawiać radość. Jak widać, warto. Jak widać, warto.